Dzień dobry Państwu. Pretekstem do dzisiejszego spotkania w tak znakomitym gronie, tu przedstawiam najpierw gości, pan profesor Janusz Degler, pan Tomasz Pawlak. Dzień dobry. Oraz pan Przemysław Pawlak. Dzień dobry. O ile wiem, zbieżność nazwisk jest przypadkowa. Ja nie wiem. Panowie się tutaj spotkali, a ja mam przyjemność poprowadzić to spotkanie w związku z wydaniem ostatniego tomu dzieł wszystkich Witkacego, które to wydawanie trwało bardzo długo, o czym goście opowiedzą, a jeszcze uwieńczone zostało nagrodą sekcji polskiej krytyków teatralnych za właśnie wydanie tej ostatniej książki, ostatniego tomu, który został teatralną książką roku. No i ja tutaj bardzo też jestem może nie zdumiona, tylko pełna podziwu, ponieważ ten ostatni tom, bibliografia w dwóch woluminach wydana, składa się z bardzo dużej liczby stron. Pracowali nad tym wszyscy trzej panowie, którzy tutaj są i może opowiedzą, jak to się stało, że to aż prawie 2000 stron. Jeśli można, to ja chciałbym powiedzieć jedną ważną rzecz. Mianowicie, że ten tom z dwóch części złożonych kończy edycję dzieł zebranych Stanisława Ignacego Witkiewicza. To jest dla nas wyjątkowy moment, wspaniała jak gdyby sytuacja i okazja do tego, żeby powiedzieć o historii tej edycji. I chciałbym zacząć od przypomnienia, że 20 lat temu, właściwie ponad 20 lat temu, dokładnie w pierwszy dzień wiosny 2001 roku zmarła Anna Micińska. Wszyscy witkacolodzy wiele jej zawdzięczamy. Była inicjatorką wydania właśnie dzieł zebranych. Opracowała dla tej edycji 622 upadki Bunga, pożegnanie jesieni, a także niemyte dusze, narkotyki. I cały czas mamy świadomość jej znaczenia i roli, jaką odegrała w naszym życiu. Ona także dokonała rzeczy niebywale trudnej, a dla tej edycji niesłychanie ważnej, a mianowicie ręcznie przepisała całą korespondencję Stanisława Ignacego Witkiewicza do jego żony. Ponad 1200 listów. Czyniła to potajemnie w bibliotece w Szczecinie, gdzie Maria Flukowska przekazała właśnie tę korespondencję. Chciałbym przypomnieć piękny esej Jana Błońskiego poświęcony właśnie Dunce. Była bardzo piękna. Zobaczyłem ją po raz pierwszy, nieznajomą, w towarzystwie nieznanego mi też jeszcze osobiście Jerzego Turowicza w warszawskiej kawiarni Związku Literatów. W roku 1955, gdy właśnie pękały okowy stalinizmu, rozpoczęła studia na najlepszej wówczas w Polsce krakowskiej polonistyce. Mogła jeszcze słuchać wykładu Stanisława Pigonia, wielkiego filologa i edytora. Pamięć o jej przedwcześnie zmarłym ojcu, Bolesławie Micińskim, wyznaczała krąg jej zainteresowań, sprawiając zarazem, że z naturalną swobodą mogła się zwrócić z każdym pytaniem do jego przyjaciół, takich jak Jerzy Stępowski, Czesław Miłosz, Jarosław Iwaszkiewicz, uzyskując zawsze wyczerpującą odpowiedź. Jej opiekunem naukowym był Kazimierz Wyka, który już wcześniej wychował paru świetnych uczniów,
Jana Błońskiego, Ludwika Flaszena, Andrzeja Kijowskiego, Jerzego Kwiatkowskiego, Konstantego Puzynę oraz wielu znakomitych pisarzy. Pomysł Wyki, by zajęła się rękopisem niewydanej powieści Stanisława Ignacego Witkiewicza, owocował szczęśliwie i to w ciągu wielu lat. Najpierw w roku 1969 ukazały się w jej i Bożeny Danych Wojnowskiej opracowane listy do syna Stanisława Witkiewicza. Wielki tom, wciąż do czytania, w którym ponad 160 stron przypisów i komentarzy daje wyczerpujący obraz polskiej i europejskiej kultury lat 1900-1915. Po tej pierwszej dojrzałej próbie edytorstwa Dunka przygotowała do druku pisma swego ojca. Wtedy ją poznałem. Słuchanie jej sprawiało przynajmniej tyle radości, co patrzenie na nią. Świadomy, że o zakopiańskiej inteligencji, o Witkacy i jej ojcu wiem mniej niż ona, wtrącałem dygresje odnoszące się do innych autorów spraw. Ona z uśmiechem wkraczała na mój teren, poruszając się na nim z tą samą swobodą, by po paru zdaniach wrócić do wcześniejszego wątku. Łączyliśmy cytaty z książek z mniej znanymi zdarzeniami z życia, postaci należących do generacji naszych rodziców, fizycznych i duchowych. Jej sztuka konwersacji sprawiała, że rozmówcy, improwizując, przechodzili samych siebie. Po ogłaszanych w Dialogu Juweniliach Witkacego, wydane w jej opracowaniu opatrzone wstępem 622 upadki Bunga, wprowadziły ją na stałe do zamkniętej piątki polskich znawców tego pisarza. Sokół, Puzyna, Micińska, Degler, Błoński, najszczęśliwiej chyba dobranego zespołu w całej powojennej polonistyce. Witkacy do końca pozostał jej wielkim tematem. Wracając do niego z wielu stron, za każdym razem ujawniała swój talent we wszelkich możliwych gatunkach. Eseju, portrecie osób bardzo znanych lub niemal nieznanych, reportażu z Witkacem do jezior, notatki z podróży, byłyby ozdobą każdej antologii polskiego reportażu XX stulecia. To jest wstęp do wydania jej tekstów zebranych Wędrówki bez powrotu. Tak. Dodać by można jeszcze jedno, jeśli można, na chwilę. Otóż tu jest taki jeden cytat z Jana Kota, który się idealnie odnosi do niej. Po każdej śmierci jest wyrwa, ale są odejścia, po których świat staje się nagle pusty i zimny. I to nie tylko dla bliskich. Są ludzie, po których jeśli nawet zrobili wiele, zostaje jeszcze coś więcej. Niepowtarzalna osobowość. Taką niepowtarzalną osobowością była właśnie Anna Micińska, która darzyła mnie przyjaźnią i wspominam tę przyjaźń jako jedną z najważniejszych moich przyjaźni w całym życiu. No i... Droga Duniu, mogę ci zameldować. Zadanie, jakie postawiliśmy sobie 30 lat temu, zostało wykonane. Dzieła zebrane, ta edycja podstawowa dla znajomości Witkacego jest dostępna czytelnikom. Chciałbym jeszcze wspomnieć o jednej osobie, której nie ma. Mianowicie parę tygodni temu zmarł Bogdan Michalski. Polski filozof, też przyjaciel, który podjął się trudnego zadania przygotowania dla tej edycji pism filozoficznych. Wydał nie tylko Główniak, ale także zrekonstruował jego ostatnią pracę filozoficzną i była to praca wyjątkowo trudna i ciężka, mianowicie zagadnienie psychofizyczne. Drogi Bogdanie, różne były nasze koleje i różne były sytuacje. Zawsze będziemy pamiętać tę wspaniałą sesję, którą zorganizowałeś w Szwajcarii, we Fryburgu, poświęconą właśnie Witkacemu.
Szanowni Państwo, tak się składa, że kończymy dzisiaj właśnie edycję dzieł zebranych. Kończymy tymi dwoma tomami. Ale chciałbym tu jeszcze przypomnieć jedną rzecz, mianowicie przeczytać taki wiersz, który był początkiem właściwie dla Micińskiej, dla mnie impulsem do tego, żeby wydać Witkacego. U nas ciekawy jest Witkiewicz, umysł drapieżny. Jego książek nie czytać, prawie obowiązek. W ciągu najbliższych 100 lat chyba nikt w Polsce jego dzieł nie wyda. Aż ta formacja, co go znała, stanie się już niezrozumiała. I jaka była w nim trucizna, najlepszy spec się już nie wyzna. Pisał Czesław Miłosz w traktacie moralnym w 1948 roku. Witkacy także nie miał właściwie złudzeń co do przyszłości swojej twórczości i w takim wierszyku napisanym prawdopodobnie przy Goleniu, bo większość jego poezji powstawała właśnie przy Goleniu, a to Golenie trwało co najmniej pół godziny, przy czym mydlenie twarzy, jak wiemy, zajmowało 28 minut, napisał: nie zabrną me twowny popod żadne strzechy, bo wtedy na szczęście żadnych z trzech nie będzie. W ogóle z tego żadnej nie będzie uciechy i tylko świństwo równomiernie rozpełznie się wszędzie. Na szczęście oba te proroctwa, zarówno samego Witkiewicza, jak i właśnie Miłosza, nie spełniły się. I dziś możemy powiedzieć, że właśnie tu, na tym stole, ustawionych jest 25 tomów dzieł zebranych. Może na tym skończę jako wstęp do naszej tutaj rozmowy. Skoro pan profesor wspomniał panią Annę Micińską i oddał się wspomnieniom, to ja jeszcze proponuję przywołanie Konstantego Puzyny, któremu ta edycja zawdzięcza, o ile wiem, kolejność wydawanych tomów, bo to była jego myśl, żeby właśnie w takiej kolejności, począwszy od 622 upadków Bunga, się kolejne tomy ukazywały. Tak, spotkaliśmy się, pamiętam, właśnie w maju w 1989 roku. Kilka osób u dyrektora PIW-u. Był Konstanty Puzyna, była Anna Micińska, był Bogdan Michalski, byłem ja. Nie było Lecha Sokoła, który był wtedy chyba ambasadorem w Norwegii. I z Micińską przedstawiliśmy projekt dzieł zebranych, wychodząc z takiej szkoły, właściwie Pigonia, że dzieła wszystkie pisarza należałoby wydawać w kolejności chronologicznej powstawania. No i myśmy tam umieścili właśnie nowe formy w malarstwie i tak dalej. Przeciwko czemu zaprotestował ostro właśnie Konstanty Puzyna, przekonując nas, że trzeba zacząć od tych tekstów Witkiewicza, tych utworów Witkiewicza, które mogą wzbudzić zainteresowanie właśnie szerszego grona czytelników. Proponował, żebyśmy zaczęli właśnie od powieści. Zgodziliśmy się z tym. Tym bardziej, że Konstanty Puzyna ujawnił na tym spotkaniu, że zachowała się korekta Pożegnania jesieni i że on nie tylko przygotuje dramaty do wydania, a pamiętamy, że jego edycja 1962 roku odegrała ogromną rolę w recepcji Witkacego, ale także właśnie Pożegnanie jesieni. I układ tych tekstów, tych tomów, jest właściwie dziełem Konstantego Puzyny. Niestety w tymże samym roku, na wakacjach spędzanych zresztą na Mazurach, właśnie w towarzystwie Micińskiej, Konstanty Puzyna
zmarł. Nie mógł już przygotować dla nas ani dramatów, ani pożegnania jesieni. Ale taki był początek i na tym spotkaniu ustaliliśmy wtedy, że wydanie będzie miało charakter krytyczny, taki, jaki należy się klasykowi polskiej literatury. A więc, że każdy tekst będzie sprawdzony, że każdy tekst będzie opatrzony odpowiednią ilością przypisów i komentarzy wyjaśniających zarówno genezę utworu, pracę autora nad tekstem, możliwie wszystkie warianty, jakie powstawały w trakcie tej pracy, oraz będzie zawierał informacje dodatkowe dotyczące recepcji tego tekstu, a więc w wypadku na przykład dramatów, wszystkie inscenizacje, zarówno polskie, jak i zagraniczne. I taki układ ma właściwie każdy tom. Staraliśmy się skrupulatnie docierać do rękopisów, co było pracą nieraz bardzo trudną i pracochłonną, zważywszy, że Witkacy niewiele za życia opublikował, że większość jego dramatów pozostała właśnie w rękopisach, że właśnie Bungo, jak i Jedyne wyjście, także pozostały w rękopisach. Mogę jednak stwierdzić z pełną odpowiedzialnością, że te żelazne zasady edytorstwa naukowego zostały w każdym tomie dotrzymane. Zwierzcie się panowie, co profesora przywiodło do Witkacego, to i jaki był jego początek, zaczynający się początek wydawania i przygody z edycją, to opowiedział, a co panów przyprowadziło do Witkacego i co sprawiło, że te ostatnie dwa, odważę się powiedzieć, tomiszcza, żeście zredagowali i z takim sukcesem dostrzeżonym przez krytyków wydali. To są dwa pytania inne. To znaczy to, co mnie przywiodło do Witkacego, jest innym pytaniem niż to, co sprawiło, że jesteśmy tutaj razem i świętujemy wydanie dzieł zebranych i ostatnich tomów. No to tutaj muszę się zwierzyć, że mnie do Witkacego przyprowadził reżyser teatralny i filmowy, Treliński, kiedy zrobił świetny film Pożegnanie jesieni. Ja się zakochałem w tym filmie, a ponieważ w tym filmie się zakochałem, to zakochałem się i w Witkacym. No i tak to się zaczęło. Zacząłem czytać powieści. Wspaniałe, więc nie dziwię się, że Kotket Puzyna stwierdził, że trzeba najpierw wydać powieści, bo rzeczywiście, zresztą te powieści też wymagały wydania w końcu bez cenzury, prawda, panie tak. profesorze? Znaczy ci, którzy mieli dostęp do wydań sprzed II wojny światowej, oczywiście mieli to bez cenzury, ale po II wojnie światowej niestety cenzura kilka razy zainterweniowała. Natomiast kiedy czytałem listy do żony, które przepisała pani Micińska, a pan profesor je opracowywał, to w jednym z tych listów zauważyłem, że występuje postać księżniczki Cykorii. Albo królowej. Albo królowej Cykorii. Cykoria, ponieważ jej rodzice mieli fabrykę Cykorii we Włocławku, z którego to miasta ja pochodzę. Więc ponieważ w tym liście było tak, że albo ona pochodzi z Włocławka, albo z Torunia, to strasznie mnie nurtowało, żeby stwierdzić konkretnie z którego to miasta, i najchętniej, żeby to było moje rodzinne. No i zacząłem szukać informacji na temat tejże pani. Okazało się, że jest bardzo wdzięcznym tematem biografistyki. Napisałem do pana profesora list z moimi zebranymi informacjami. On zareagował bardzo entuzjastycznie i zachował się jak klasyczny profesor, który znalazł współpracownika. Znaczy, złowiłem go. Złowił mnie jak mątwa, jak ośmiornica i już tu jestem. Tak, no rzeczywiście ten list był początkiem i naszej znajomości, i naszej współpracy.
Dodam zresztą, że królowa Cykori była kandydatką na żonę Witkacego. Moja marzon pojechał do Torunia. Do Włocławka i Torunia, tak. W Toruniu się z Żuławską spotykała, we Włocławku ze swoją przyszłą żoną. No, królowa Cykori w jego sytuacji materialnej mogła znacznie, że tak powiem, tę sytuację poprawić. No myślę, że wtedy mógłby nawet wydać więcej niż te kilka rzeczy, które tak? wydał przed wojną. No, ale była majętna. Niestety właśnie coś się stało, że nie oświadczył się i do małżeństwa nie doszło. Tak, ale zanim nasza współpraca się nawiązała, taka już solidna, naukowa, zazwyczaj mam taki pewien obyczaj, że daję coś na próbę, jak się sprawdzi. I dałem panu Tomaszowi nieopracowane listy do Strążyckich. Wielka korespondencja z przyjaciółmi, którzy byli bardzo lojalni wobec niego i on darzył ich przyjaźnią. Nigdy nie doszło do zerwania stosunków i powiedział, proszę to opracować, tak byśmy to mieli wydać. No i muszę powiedzieć, że pan Tomasz, aczkolwiek nie jest polonistą. Jak jestem skończonym historykiem, tak. Tylko historykiem. Prawda? Historycy zazwyczaj nie mają pojęcia o edytorstwie. Prawda? Sprawdził się znakomicie. Znakomicie i powiedziałem sobie w duchu, o bratku, ja już się nie puszczę. Ja już się nie puszczę. Potwierdzam, nie tak. dało się. No i potem zdarzyła się taka historia, że ja miałem pewne kłopoty ze zdrowiem i pan Tomasz współpracował ze mną bardzo, że tak powiem, rzetelnie, dowodząc swojego przygotowania właśnie historycznego, ale także i edytorskiego przy kolejnym tomie listów do żony, za co jestem mu do dziś ogromnie wdzięczny. No a potem już były kolejne zadania. No i ponieważ tak znakomicie się spisał, to nie pozostawało nic innego, jak powierzyć mu wydanie kolejnego tomu listów. I jeden z tych wielkich tutaj tomistrzy, panie Tomaszu, który to nie... Tutaj listy, tak? Są w opracowaniu właśnie pana Tomasza Pawlaka. Bardzo mnie to cieszy, ponieważ troską każdego profesora, każdego nauczyciela jest myśl o następcach. Tak się tu składa dobrze, że mamy dwóch Pawlaków, młodych witkacologów, którzy gwarantują, że twórczość Witkacego będzie nadal przedmiotem ich badań, że nie poprzestaną na tym, co osiągnęli. Nie spoczniemy na laurach, panie profesorze. Przepraszam, ale to już są, to właśnie to jest sposób, żeby w to bagno wciągnąć na zawsze. Tak. Tak, ogłosić publicznie, że się będą zajmować, później człowiekowi już jest głupio się wycofać. No i co? No i zaczął tam na 70, 700 jest stronie, a później ma 1000 coś stron, tak, i dalej się siedzi nad tym. No ale ja poznałem drużynę Pierścienia, jak już im się benzyna kończyła. Taki mieli moment między na długim odcinku między stacjami benzynowymi i już na oparach, mam wrażenie, drużyna Pierścienia leciała. No ale ja się sam szybko poczułem jak... Tak zastanawiałem się nad metaforą. Poczułem się jak Frodo, kiedy był już ukąszony przez pajęczycę i zamotany w kokon, nieprzytomny, prawie już martwy, to ja byłem w takim stanie przy pracy nad bibliografią. No pan profesor jest przekonany, że my będziemy się nadal zajmować Witkacym. Pewnie będziemy się zajmować Witkacym. Ale pan to szybko nadrabiał tę drogę do peletonu, że ja się tak wyrażę, skoro założył pan, jak wiem, Instytut Witkacego. Tak? Ja założyłem? Ja,
Znaczy po przejściu COVID-u mogę się zasłonić niepamięcią, bo mam rzeczywiście dziury i wydawało mi się, że założył profesor Degler, profesor Sokół, Tomasz Pawlak z obecnych tu na scenie, Stefan Okołowicz, Marek Średniawa, Jan Gądowicz, Jemina Gądowicz, Włodzimierz Mirski. Ale coś ma pan z tym projektem wspólnego? Tak, byłem chyba na akcie notarialnym, rzeczywiście. Może nawet jakiś podpis się znalazł. Ludzi jest skromność, prawda? Ale ja muszę tu powiedzieć o jednej sprawie. Mianowicie w tych 30-letnich prawie dziejach dzieł zebranych były momenty bardzo trudne. W roku 2001 cofnięto nam dotację ministerialną z powodu kłopotów, jakie miał PIF. To były kłopoty finansowe związane z tak zwaną martwą ręką. I PIF znalazł się w poważnych tarapatach finansowych. I w związku z tym otrzymałem oficjalne pismo, że dzieła zebrane nie będą miały dotacji. No, uruchomiliśmy różnymi drogami jakieś dotarcie do ministerstwa. Tak się składało, że ministrem kultury był wtedy Bogdan Zdrojewski. Dobry mój znajomy z Wrocławia, który wspomógł nasze starania i rzeczywiście ta dotacja została przywrócona. A liści w 2014 roku ówczesna pani minister kultury zdecydowała się zlikwidować PIF. Ale panie profesorze, chyba oddajmy sprawiedliwość, że to chyba jednak Zdrojewski stawiał w stan likwidacji. A my już ratowaliśmy PIF za panowania ministera Milanowskiej. No, właśnie mówię, że w 2000... Ale tam też minister skarbu miał dużo do powiedzenia i na siłę likwidował PIF wbrew dyrektorowi Skąpskiemu. Także tutaj musiał wiele osób się... Musiał przetrwać PIF, żeby wydawać Witkacego. No nie oszukujmy się. Trzeba tu powiedzieć, że PIF uratował ten oto młody człowiek. Nie pamiętam. Ale ja mam tu dowód. Tak, była taka on akcja. Rozpoczął wielką akcję społeczną zbierania podpisów właśnie pod tym hasłem. Ratuj książkę, ratuj PIF. Ale ratuj to, panie profesorze, odbieramy autorstwo tego sukcesu tym tysiącom czytelników, które pewnie siedzą teraz przed ekranami swoich laptopów, komputerów, smartfonów i którym też powinniśmy teraz podziękować po raz kolejny. Już, ale może jeszcze nie słyszeli, no właśnie za uratowanie PIW-u, bo to się odbywało wspólnie, bo podpisywali list w obronie PIW-u, który podpisało ponad 5 tysięcy osób w ciągu 2 tygodni. Podpisywali, robili sobie zdjęcia z kartką Ratuj PIW. Było na targach książki, przybiegali, wspierali tę naszą akcję. Tak. Także to było wielkie, pospolite ruszenie, które pokazało, że jednak jeszcze się tli ten promyk, ta świeczka inteligencji polskiej, której już podobno jakoś etos się zatarł i jako formacja przestała podobno istnieć, no więc jeszcze dała tchnienie i uratowała wspólnie z nami Państwowy Instytut Wydawniczy, mam wrażenie. Tak, na tej liście znalazło się zresztą wiele wspaniałych nazwisk. Jednym z ostatnich, zdaje się, który podpisał był Bartoszewski. Tak, już też. A zaczynała pani Julia Hartwig. Pani Julia Hartwig, tak. Także, jak powiedziałem, cechą tych młodych ludzi jest skromność, niepotrzebna, bo jak mówię, to pan zainicjował tę akcję i pan ją cały czas prowadził. I wsiąkł Witkacego oczywiście. Z cichym przyzwoleniem pana dyrektora Skąpskiego, który no, pomagał po prostu nam w tym, żebyśmy PIW ratowali, bo sam robił wszystko, żeby opóźniać cały proces likwidacji PIW-u jako jego likwidator. Więc to też nie jest tak, że ja sam biegałem i sam wymyślałem, chociaż rzeczywiście dużo pracy w to włożyliśmy. Dziękuję tutaj mojej mamie Ewie Pawlak i Jędrkowi Biegańskiemu, który nagrywał materiały różne filmowe i robił zdjęcia. I tak moglibyśmy jednak długo wymieniać osoby, które się bardzo przyczyniły do sukcesu. I muszę tutaj wspomnieć nazwisko
dyrektora Rafała Skąpskiego, dyrektora PIW-u, który otrzymał zadanie doprowadzenia do likwidacji PIW-u. I jeśli Państwo weźmiecie niektóre tomy z tej edycji, to zobaczycie, tam Państwowy Instytut Wydawniczy w nawiasie w likwidacji. W likwidacji. Cały czas groziła nam jednak ta nieuchronna katastrofa, że PIW zostanie zlikwidowany. Pan Rafał Skąpski, który miał to trudne zadanie do wykonania, nie wywiązał się z tego zadania, wręcz odwrotnie. Po rozmowie ze mną powiedział, róbcie dalej, wydajemy. Przypłacił to zresztą stanowiskiem. Ale chciałbym bardzo podkreślić, że tych kilka tomów, które się ukazały, to jego niewątpliwie odwaga przeciwstawienia się tej właśnie decyzji likwidacji PIW-u. Także do tych osób, które tutaj można by wymienić długi szereg, które nam pomagały, także i ja wspominam z wielkim sentymentem i wdzięcznością pana Rafała Skąpskiego. A mówi się, że Polacy nie czytają albo za mało czytają, że jakaś tam jedna książka rocznie średnio, a nekrolog PIW-u, który opublikowaliśmy przedwcześnie na szczęście, ale specjalnie w trakcie tej akcji po odwołaniu dyrektora Skąpskiego, ten nekrolog, post na Facebooku miał 1 000 000 wyświetleń w ciągu kilku dni. Także to chyba świadczy o tym, że jednak nie jest jeszcze tak źle z polską książką i z polskimi czytelnikami. Ale skoro już jesteśmy przy piwie, to ja myślę, że warto tutaj też podziękować w ogóle wydawnictwu za to, że udało się doprowadzić do końca to wspaniałe dzieło, ale także podziękować pracownikom PIW-u, bez których nie dałoby się wydać dobrze tych tomów. Chciałbym przede wszystkim wspomnieć panią Krystynę Kurmanową, tak jest, która od samego początku była w tym zbożnym dziele, i Kamil Piwowarski, który sprawował opiekę taką delikatną, ale zawsze w odpowiednim momencie mobilizował nas do tego, żeby już kończyć. Także dziękuję im serdecznie z całego serca. I czasami musiał się przykro nasłuchać. Tak, do pani Krystyna Kurmanowa, to jest redaktorka wyjątkowa. I każdy, kto miał z nią do czynienia, a ja współpracę z nią rozpocząłem bardzo, bardzo dawno temu, kiedy przygotowywałem dla PIW-u tom swoich szkiców Witkacego portret wielokrotny. Nie ma dla wydawcy, dla edytora większego skarbu jak redaktor, który zna przedmiot, który jest czujny, ostrożny, krytyczny, a jednocześnie życzliwy, który może umiejętnie poprawić autora, bo niejednokrotnie trzeba autora poprawiać. I taką właśnie osobą, taką redaktorką jest pani Krystyna Kurmanowa. Ogromnie żałuję, że nie mogła być z nami tu, bo chciałem złożyć jej specjalne podziękowanie. Wspominał także panią Pańkowską, która pomagała nam bardzo w okresie tym trudnym, kiedy PIW był w likwidacji, i wiele innych osób, które właśnie wspierały nas, czy to wykonując trudne kwerendy biblioteczne, grzebiąc się w czasopismach przedwojennych i tak dalej, ale na których zawsze mogliśmy liczyć. Myślę tutaj na przykład o Janie Gondowiczu, który wspierał mnie w różnych właśnie trudnych takich to podejmowanych decyzjach edytorskich, a jak wiadomo, on wie wszystko, nie tylko o polskiej literaturze, ale i światowej, więc zawsze można było się do tej skarbnicy wiedzy odwoływać i Janek zawsze był gotów sprawdzić, wygrzebać swoje pamięci lub swojego archiwum coś, co jest potrzebne nam do przypisu i tak dalej. Mógłbym ten szereg nazw długo wymieniać, ale nie mamy na to tutaj specjalnie czasu. W każdym razie wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. To są bardzo cenne podziękowania, ale ja myślę, że są odrobinę przedwczesne, dlatego że wszystko wskazuje na to,
że Witkacy żyje i że potrzebny będzie jeszcze po 25 tomie suplement? No, może nie uprzedzajmy, może rzeczywiście Witkacy ciągle pisze, ciągle coś się rzeczywiście odkrywa. I to nieraz zupełnie nieoczekiwanie. Musimy zmienić w kronice chyba datę jego debiutu. Na sesji w Słupsku, która właśnie była w zeszłym roku. W zeszłym roku, tak. 2019, tak. Dowiedzieliśmy się, że Stanisław Ignacy Witkiewicz debiutował jako recenzent teatralny w czasopiśmie petersburskim. Nasza witkacolożka z tamtego miasta przywiozła nam tę wiadomość i odbitkę jego recenzji poświęconej przedstawieniu, które się odbyło w tamtejszym Teatrze Polskim, a jego reżyserem tego przedstawienia był Choroszoń. Znajomy zresztą Witkacego. Także wszystkich czytelników. Przepraszam, pozdrawiamy Neli Palczewską-Kostikową w tym momencie. Tak, jest Kostikowa, tak. Prosimy o zapamiętanie, że Witkacy debiutował wcześniej niż to jest ujęte w bibliografii. Nie, nie, nie. Tu nie? Poprawka. W kronice już nie mogliśmy, a w bibliografii już nam się udało. Tak, nie, także musicie Państwo po prostu kupić bibliografię, żeby mieć wiedzę aktualną na temat witkacologii. O kronice, prawda? Że ci, którzy kupili ten tom kronika, zresztą fascynujący moim zdaniem, jeden z najbardziej ciekawych, proszeni są o wprowadzenie właśnie recenzji tego przedstawienia, które się ta recenzja ukazała w piśmie petersburskim. Zresztą może dodam, że to pismo nie podpisał Stanisław Ignacy Witkiewicz, tak, tylko Genezyp Kapen. A więc pseudonim, pod jakim wydał, czy jakim pisał 622 upadki Bunga. Tak, ale może wrócimy teraz do samej tej bibliografii. No właśnie, bo ja od bibliografii zaczęłam rozmowę z panami. Chciałam się dowiedzieć, na czym i na jakie żeście panowie napotykali kłopoty, jakie były wasze potyczki z Witkacym, no bo ta materia jest materią taką płochą, która się chyba no nie raz i nie dwa wymykała wam z rąk. Czy się mylę? To ja teraz poważne oświadczenie złożę. To zresztą fragmenty tego oświadczenia są chyba w nocie wydawniczej w mojej części bibliografii, ponieważ jednym z problemów to był dosyć znikomy, że tak się wyrażę eufemistycznie, odzew wszelkich autorów, reżyserów, wszystkich twórców, pisarzy, którzy byli poproszeni o nadesłanie bibliografii autorskich. Myślałem na początku, że każdy chce, żeby jego dorobek był uwzględniony jak najściślej i jak najkompletniej w takim tomie, który wszyscy wiedzieli, że wyjdzie. I byłem mocno zaskoczony, bo okazało się, że im więcej ktoś ma dorobku, to tym mu trudniej archiwizować własne teksty i opracowywać własne archiwum i w ogóle wiedzieć, co napisał, w skrócie mówiąc. Więc tych odpowiedzi zbyt wiele nie miałem. Po drugie, myślę, tutaj jest to dobra okazja, bo rozmawiamy o bibliografii między innymi, żeby powiedzieć, że ta sztuka niestety została wypleniona z polskich uczelni. To znaczy do 2000, to pan profesor mi opowiadał, bodajże siódmego czy któregoś roku był taki obowiązek, by studenci wszystkich chyba kierunków mieli zajęcia z opracowywania bibliografii, przypisów, no takie podstawy też edytorstwa. Miałem takie zajęcia przez cały semestr w ramach historii gospodarczej, nie wiem czemu. A ja Wydziału Wiedzy o Teatrze. No właśnie, więc można było się dowiedzieć, jak to się wszystko tworzy.
Obecnie okazuje się, że ponieważ obowiązek taki ma teoretycznie promotor każdej pracy dyplomowej, by zapoznać studenta swojego z tymi arkanami tej wiedzy edytorskiej i bibliograficznej, no to zauważyłem, że zdarza się, że nawet można mieć doktorat i zupełnie nie wiedzieć w Polsce, jak się tworzy przypisy i gdzie powinien być cudzysłów, że w ogóle są różne formaty zapisu, bibliografii i przypisów. I apeluję w tym miejscu do Ministerstwa, nie wiem, Edukacji, Kultury, Szkolnictwa Wyższego, wszelkich możliwych, aby jednak przywrócić ten stary system, żeby ta nauka takiego porządku, nie tylko edytorskiego, ale w ogóle badawczego, wróciła na wszystkie kierunki polskich uczelni, bo wtedy naprawdę wszystkim nam będzie łatwiej i czytać książki, i je pisać po prostu. Także, no, także to były dwa problemy z wielu, które się pojawiły w trakcie. A czy może pan uszczegółowić jakiś taki problem, który zaistniał w trakcie prac, bo to są takie potyczki, których efekty w nas czasami jako takie zadry, czy takie dam radę, zostają. Miał pan taką sytuację? Na przykład wspomniany spis inscenizacji, który był przeze mnie tworzony przez parę lat i publikowany częściowo w pamiętniku teatralnym, no też przysparzał mi takich problemów. Na przykład pamiętam rozmowę telefoniczną z jednym reżyserem, który w ogóle nie pamiętał, czy doszło do premiery jednej inscenizacji chyba Szewców. I nie spodziewałem się, że to... jestem szalenie ciekawa, który reżyser nie muszę powiedzieć. Że to jest możliwe. Także najgorsze są lata 90. 90. lata w Polsce zostały wymazane praktycznie z wszelkich archiwów, bo były tak częste chyba zmiany nośników. Już wchodziły komputeryzacja, pojawił się internet. Wydawało się, że prawdziwe papierowe archiwa nie mają już racji bytu. Teraz już chyba wiemy, że to za bardzo chyba tak nie jest, ale w tamte lata przy transformacji systemowej, likwidacji mnóstwa naprawdę wydawnictw, instytucji kultury, likwidacji wielu bibliotek, bo to szło na setki rocznie, to zamieszanie, które spowodowała ta transformacja i również ta niepewność instytucjonalna, no, spowodowała, że naprawdę łatwiej jest znaleźć w tej chwili adres bibliograficzny artykułu przedwojennego, nawet awangardowy jakiś druczek, ustalić, że ktoś coś gdzieś napisał, niż znaleźć niektóre programy teatralne czy jakieś publikacje, które na przykład nie dostawały ISBN-u z lat 90. I no, to było zaskoczenie moje duże przy tej pracy. Na pierwszym roku studiów polonistycznych były nauki pomocnicze. I to była właśnie szkoła korzystania ze źródeł, opracowywania źródeł, przygotowania tekstu edytorskiego pod względem edytorskim i tak dalej. Niestety dzisiaj już ich nie ma. I w związku z tym to jest ta sytuacja, o której mówi pan Przemek. Parę osób złożyło kilka lat temu memoriał w tej sprawie do ministerstwa. Spotkaliśmy się z jakimś dyrektorem, który oświadczył, nie ma sensu, wszystko jest w internecie. I zamknął dyskusję. Nie ma potrzeby. A to, co w internecie, to ostatnio był wielki pożar serwerów w Strasburgu i się popaliły całe domeny, całe portale i całe kopie zapasowe całych firm. Więc to taki wtrend, żeby przestraszyć tych, którzy wierzą, że wszystko jest w internecie i że będzie w nim kiedyś. No w każdym razie widzę, że bardzo energetycznie te prace nad Witkacym, nad wydaniem tych wszystkich tomów postępowały. Panowie, jesteście pełni energii i chęci do zmian. A jak w pańskim przypadku, panie Tomaszu? Ja powiem tak, Przemek miał chyba najtrudniej. To znaczy jego tom, który obejmuje też właśnie to, co się wydarza poza tą sferą słowa pisanego, drukowanego, bo ten właśnie jego tom to obejmuje,
Był chyba najtrudniejszy do przygotowania i Przemek tutaj wskazał na problemy związane z internetem, a ja chciałem powiedzieć, że ten internet pomógł mi wielokrotnie przy mojej pracy, ale też inne lata, że tak powiem, obejmował mój kawałek dzieła, bo muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi, jesteśmy cały czas w tym teatralnym aspekcie, to dzięki internetowi, dzięki archiwom pewnej uczelni w Australii udało mi się znaleźć jedno z pierwszych inscenizacji dzieła Witkacego, Pragmatyści, w Australii właśnie, w 1963 roku. Do tej pory nie było to odnotowane w żadnym tomie związanym z Witkacym, więc no, bibliografia, proszę Państwa, to jest najbardziej aktualne, ale też internet, a właściwie encyklopedia teatru, która jest w internecie, dała mi możliwość i potem to zweryfikowałem w kilku źródłach, prapremiery Szalonej Lokomotywy w reżyserii Kopalko, która do tej pory była uważana, że miała swoją premierę w 1972 roku, a mnie się udało znaleźć i zaktualizować ten spis inscenizacji w 1964, czyli 8 lat wcześniej, w Radiu Kraków, bo to była realizacja Teatru Polskiego Radia. W ogóle radio, telewizja to też są chyba, nie wiem czy się zgodzisz Przemku, takie miejsca, w których te archiwa powinny być dobrze eksplorowane, bo tam się jeszcze mnóstwo rzeczy znajduje. Także jeżeli ktoś z Państwa miałby ochotę, to zachęcam, jest jeszcze wiele do zrobienia. Tak. I do znalezienia tekstów. No ja oczywiście mam nadzieję, że jeszcze będą się znajdować teksty Witkacego. Przypomnijmy, że napisał 43 dramaty, znane z tytułów, z których ocalało zaledwie połowa, 22, i to we fragmentach. Co się stało z pozostałymi? No można pewne nadzieje łączyć z tym, że może nie wszystko spakowała Nina do tej skrzyni, która była na Brackiej, prawda? I która w czasie powstania prawdopodobnie została rozgrabiona. No potrzebny był papier na śledzie, na pakowanie, więc taka skrzynia pełna papierów była łakomym kąskiem dla wszystkich właśnie sprzedawców i tak dalej. A to, przepraszam, jest jedna z legend witkacologicznych. Ja się muszę odezwać, bo akurat badam ten okres i tak. to jest właśnie to pole, jeszcze u gór mam wrażenie, fragmencik u góru, który jest do zagospodarowania, bo tyle osób miało w rękach te rzekome śledzie znanych z imienia i nazwiska i pracujących nawet w Ministerstwie Kultury, że ja cały czas liczę na to, że po prostu ktoś to ukradł. Że po prostu ktoś stwierdził, że to może być w przyszłości dużo warte, albo skojarzył nazwisko, wziął celowo, przywłaszczył sobie może. Minęło tyle lat, że to już naprawdę wszelkie przedawnienia już to objęły, więc listy, dramaty, może jeszcze jakieś recenzje, o których w ogóle nie wiemy, że istniały. Ale był na przykład pan Roman Burzyński, którego żona Witkacego po wojnie ścigała po Polsce za pośrednictwem między innymi Szyfmana o to, żeby oddał to, co wyjął z tej słynnej skrzyni w piwnicy ulicy Grójeckiej 40. Także jeszcze nie da się ukryć, że Witkacy, tak jak pan profesor powiedział, ciągle pisze i na przykład kilka listów Witkacego, które nie znalazły się w dziełach zebranych, udało się opublikować. Tutaj się pochwalę w imieniu kilku osób, między innymi zastępcy redaktora naczelnego, który siedzi po prawicy pana profesora, czyli Przemysław Pawlak. Jest takie pismo Witkacy z wykrzyknikiem i właśnie na łamach tego pisma te kilka listów udało się opublikować. No i zachęcamy też wszystkich, którzy chcieliby współpracować z tym pismem, żeby się zgłaszali. Pozdrawiamy panią Sochę z Biblioteki Łódzkiej, która opublikowała między innymi liścik do Hulki Laskowskiego. Tak, ja tutaj może jeszcze wrócę do pani pytania. Co sprawia, że poświęciliśmy mu tyle czasu, ja poświęciłem mu całe życie. I co sprawia, że on jest tak dla nas atrakcyjny i stanowi ciągle wyzwanie. Ten tom bibliografii
To jest jak gdyby świadectwo i dokumentacja jego obecności w Polsce i na świecie. Staraliśmy się być bardzo dokładni i odnotować wszystko, co się tylko da, a co dowodzi jego tej właśnie obecności stałej. Ale Witkacy jest pisarzem wyjątkowo trudnym i jednocześnie niesłychanie atrakcyjnym. Może właśnie ten stopień trudności sprawia, że stajemy przed trudnym wyzwaniem. Zarówno jeśli chodzi o jego interpretację, czy to literacką, krytyczną, jak i teatralną. Ale jest autorem, którego Błoński przyrównał do jakiegoś takiego wielogłowego smoka. Takiej hydry wielogłowej. Obcinamy, czy ucinamy mu jedną głowę, ale zaraz pojawia się druga. Odcinamy tą drugą, pojawia się trzecia. I tak właściwie można bez końca. Raz po raz te głowy odrastają. Dlaczego? Ponieważ Witkacy jest z kolei, znowu tutaj muszę użyć takiego zwierzęcego porównania, jest jak kameleon. On zmienia swoje znaczenia. I to jest niesłychanie atrakcyjne, że istotnie inaczej czytaliśmy go w latach 60., kiedy był dla nas przede wszystkim pisarzem politycznym, odnoszącym się do aktualnej sytuacji politycznej w kraju. Stąd na przykład kariera Szewców, sztuki najbardziej politycznej Witkacego. Jakieś zjawiska artystyczne, polityczne, estetyczne decydują o tym, że jakaś część jego twórczości, czy to powieści, czy to dramaty, czy to malarstwo też, sprawia, że staje się dla nas znowu żywy, aktualny, że trzeba podjąć kolejną próbę jego interpretacji. I tak właściwie te tomy bibliografii dokumentują nam tę żywą obecność Witkacego w naszym życiu artystycznym, kulturalnym, czy nawet właśnie teatralnym i tak dalej, i tak dalej. Jest nieustannym dla nas wyzwaniem. I sądzę, że tak będzie dalej. No, można się w tej chwili zastanawiać, co sprawia, że on dzisiaj jest dla nas aktualny. No, nie chciałbym się tutaj wdawać w pewne takie dywagacje polityczne, no ale wiemy, że Szewcy to jest jak gdyby taka wizja państwa totalitarnego. I w onych to samo mamy pewną wizję państwa totalitarnego. Wiemy, że Witkacy przedstawia swojej twórczości właśnie taką wizję ludzkości, jednocześnie zmechanizowanej, ujednoliconej, w której prawa jednostki, czyli odrębność jednostki zostaje zanegowana przez tłum jednorodny, jednolity, przez tak zwaną szarą masę. To jest wyzwanie także XXI wieku, naszej cywilizacji, gdzie następuje zanik indywiduum. A to go najbardziej martwiło, to go przerażało i całym swoim życiem i twórczością starał się dać świadectwo właśnie, że jest tym istnieniem poszczególnym, jak to nazywał, a więc odrębną jednostką, mającą swoje takie czy inne prawa, takie czy inne pożądania, poglądy i tak dalej. To sprawia, że on jest żywy dla nas. I sądzę, że będzie tak do końca świata, jeden dzień dłużej. No i to łaknienie przeżyć metafizycznych. No właśnie, czy dzisiaj ktoś może potrzebuje tych przeżyć metafizycznych? To jest to pytanie, które on zadawał. Prawda? Czy jest potrzeba zadawania pytań metafizycznych człowiekowi, bo on uważał, że właśnie o naszym jestestwie, naszej odrębności
decyduje jedna zdolność do przeżywania uczuć wyższych, które nazywam uczuciami metafizycznymi. Ale właśnie czy człowiek dzisiejszy, wkręcony w te mechanizmy jednolitej jak gdyby cywilizacji, jednolitej kultury i tak dalej, jeszcze zadaje sobie te podstawowe pytania. Kim ja jestem? Co ja znaczę? Co decyduje o tym, że jestem właśnie tym odrębnym indywiduum, tym człowiekiem? Twierdził, że to są właśnie uczucia metafizyczne. Zdolność do przeżywania uczuć metafizycznych była dla niego wyróżnikiem człowieczeństwa. Czy tak jest dzisiaj? No to są te wątpliwości. Ale panie profesorze, akurat polskie społeczeństwo jest postrzegane przez obywateli przyjeżdżających, zwłaszcza do Polski, z wielu krajów, zazwyczaj za wyjątkowo często rozważające takie kwestie ontologiczne, metafizyczne. Bardzo duży odsetek społeczeństwa jest przecież wierzący. Poza tym awantury na krakowskim przedmieściu przy krzyżu były dla przybyszów z innych krajów zazwyczaj fascynujące i podziwiane, że Polacy są aż tak mocno, jak to się teraz mówi, wkręceni taki spór ideologiczny, że dla nas te fundamenty, także metafizyczne, są tak istotne, że my jesteśmy tak rozdysputowani w tych tematach, że potrafimy się kłócić w rodzinach i nawet przy wigilijnych stołach. A bibliografia, w sumie tak przyszło do głowy, że to jest taka książka zupełnie niepolityczna. I to mieliśmy chyba komfort wielki, że nie musieliśmy w tę wojnę kulturową wchodzić, bo wszystkim należało się miejsce porówno. No to prawda, ale z drugiej strony, zanim żeście panowie do tej bibliografii doszli, to z jakiegoś powodu Witkacy was sobą zafascynował. I zapewne ta sfera, którą was zafascynował, nie była tą sferą odległą od przeżywania i od tego, o czym tutaj pan profesor mówi, że odróżnia człowieka od innych istot, czyli pewną sferą duchowości, metafizyki. Więc niespecjalnie wierzę w to, że przyziemność, że konkret, ale żeby z takim błyskiem w oku tutaj rozprawiać o tym, że Witkacy żyje, to chyba raczej ta metafizyka. Ja właśnie mówiłem o tym, że polskie społeczeństwo jest tym, dla którego ten Witkacy jest atrakcyjnym, brzydko mówiąc, towarem, książka Witkacego, bo on właśnie odpowiada tym naszym zainteresowaniom wszechstronnym. Tak? Polacy mają zdanie na każdy temat zazwyczaj. My wiemy wszystko najlepiej na każdy temat, gdy się sprzeczamy przy tych stołach i nie tylko stołach. Więc człowiek, który daje możliwość też tak wielostronnego wejścia w historię, w kulturę, jest świetny dla potencjalnie wielu czytelników. Mnie to zawsze fascynuje w dramatach Witkacego, że nawet niekoniecznie metafizyka, że ja rzeczywiście dotknę metafizyki, czy będę przeżywał ten dreszcz metafizyczny. Zdarzyło mi się to na przedstawieniu witkacowskim, ale to jest taka dziurka od klucza na matce. Finał matki. No ja tutaj bym trochę polemizował. Odwołując się do jednego właściwie dzieła Witkacego, może nie w pełni docenionego, jakim są Niemyte dusze, w którym on wyraził bardzo krytyczny stosunek do społeczeństwa polskiego, gdzie właśnie te niemyte dusze, które on nazywał, to są właśnie te takie ludzkie takie jednostki, które zadawalają się pewnymi rytuałami, pewnymi obrzędami, które może nawet głęboko przeżywają tę obrzędowość, ale które nie kryją sobie tej głębi doznania metafizycznego.
Ponadto, jak wiemy, przedstawia tam to społeczeństwo niezwykle krytycznie. Zaczynając od tego, że niestety, prawda, Polacy nie lubią się myć. To już się w pandemii zmieniło podobno. No, ale teraz się zmieni, ponieważ jeśli będą płacić państwo za śmieci w zależności od użytej wody, no to nikt nie będzie się mył niedługo, prawda? Oszczędzając na tym. W każdym razie ta wizja społeczeństwa właśnie widzianego bardzo krytycznie w niemytych duszach jest bardzo przenikliwą diagnozą stanu świadomości i duchowości narodu polskiego. Także ja bym polecał jednak, bo to jest jedna z ważniejszych książek, jakie u nas powstały w ogóle, na temat właśnie kondycji polskiego narodu czy polskiego społeczeństwa. Warto to przeczytać i warto wziąć sobie do serca, do umysłu, jego rady, poczynając od tego, jak należy się myć szczotkami braci Zellenwald. A tam jest dokładna instrukcja. Ale też chyba to, co odróżnia tak zwanego szeregowego, przeciętnego Polaka od Witkacego, to jest jego niebywała zdolność do autoironii, której my jako społeczeństwo nie mamy. Nie wiem, czy panowie się ze mną zgadzają. Też możecie ja się ze mną polemizować. Od razu się nie zgadzam, bo jednak jeździł po całej Polsce i ta jego diagnoza wynikała z jeżdżenia trzecią klasą pociągiem. Ale to przecież też jest tylko wycinek społeczeństwa. A jakoś znajdował w Nowym Sączu, w Bielsku Białej, w Kaliszu czy w Tłokini pod Kaliszem, w Mielniku nad Bugiem, w Sopotach, w najróżniejszych miastach, a przede wszystkim przecież też w Zakopanem, tylu ludzi, z którymi mógł i istotnie porozmawiać, i polemizować, i co prawda cały czas narzekał na to, że nie ma tych rozmówców, że za mało, że on jest nienasycony, że jest niezadowolony, że jest nieszczęśliwy i tak dalej, i tak dalej, ale jednak tych przyjaciół, w końcu mnóstwo tych bloków listów, Tomek Pawlak ze Stefanem Okołowiczem i z panem profesorem Deglerem opracowali, czyli jednak z tą polską również prowincją i wtedy i teraz nie jest najgorzej. Ja tu będę bronił polskiego społeczeństwa przed tymi zakusami takiej właśnie generalizacji, bo jednak jak się pojedzie na przykład do Słupska, gdzie jest największa kolekcja udostępniona prac Witkacego, do Muzeum Pomorza Środkowego, a także do Teatru Rondo, Słupski Ośrodek Kultury, pozdrawiam, który organizuje od 25 lat konkurs Witkacy pod strzechy. A teraz powstał jeszcze jeden konkurs Witkacy napisany dzisiaj dla dzieci szkół podstawowych i średnich. I organizują to szkoły, nauczyciele, ludzie, którzy naprawdę, no, jakby tak uwierzyć w te diagnozy, no to nie powinni się niczym interesować oprócz zakupu, no nie wiem czego, najnowszych modeli iPhone'ów czy czegoś tam jeszcze w supermarkecie. Ale pan mówi o prowincji, a ja mówię o tym, że prowincja jest w nas. Ale to też taki, mam wrażenie, łatwo powtarzalny komunał, który się tak rzuca w przestrzeń i poradźcie sobie z taką oceną. A ja, wydaje mi się, że potrzeba nam więcej pokory, żebyśmy zobaczyli po prostu w naszych czytelnikach ludzi fantastycznych, inspirujących. No, po co ja bym miał siedzieć latami nad bibliografią, jeśli bym uważał, że nasze społeczeństwo, no nie wiem, nie dorasta do pięt komukolwiek, łącznie z takim Witkacym. W końcu Witkacy miał też przywary, zmusił w zasadzie żonę do usunięcia dziecka. No i to nie był święty, to nie był jakiś ideał, jak my wszyscy, więc ale ja mówię będę tylko bronił o zdolności do autoironii. Autoironia jest takim wyższym stanem samoświadomości, tak mi się wydaje, panie profesorze. Podobno się często obrażał. Panie profesorze, niech mnie pan wesprze. No ja bym tutaj dodał jedną rzecz, mianowicie, że w kręgu naszych zainteresowań, związanych właśnie z jego twórczością,
Jest także jego biografia. Artysty niezwykłego i człowieka niezwykłego. I ta biografia układa się w jakiś taki niebywały, taki ciąg wydarzeń, które decydują o tym, że on spełnia taką wizję człowieka, który przeżywa kolejne etapy wtajemniczenia. I on prowadzi nas poprzez rozmaite wtajemniczenia. Począwszy od samego wychowania. Jak wiemy, nie chodził do szkoły. Ojciec na to nie pozwalał, bo uważał, że szkoła to jest najgorszy wynalazek ludzkości i należy ją zlikwidować. Był, jak wiemy, wychowywany w atmosferze swobody, wyboru zainteresowań i tak dalej. Uczyli go zresztą świetni nauczyciele w Zakopanem. I w dużej mierze to wychowanie zadecydowało o tym, że dla niego to właśnie indywiduum było najważniejsze. Miał doświadczenia związane z pokoleniem, do którego należał. Przypomnijmy, to jest to pokolenie, trzecie pokolenie młodej Polski, które doznało tutaj szczególnego, jak gdyby takiego, no, kryzysu pewnych wartości pod koniec właśnie młodej Polski. Potem była ta ważna lekcja historii, jaką przeżył, kiedy znalazł się właśnie w Rosji. I tam był świadkiem upadku pewnej kultury i pewnej, może jak gdyby, wizji człowieczeństwa, ludzkości, bo był świadkiem rewolucji. A na dodatek, jak wiemy, był, no, członkiem Leibgwardii, carskiej Leibgwardii. Nie muszę tu przypominać, jakie to miało znaczenie dla niego, ale tam jak gdyby zobaczył ten wiek XX, jak Czesław Miło powiedział, w zbliżeniu. Wiedział, co oznacza rewolucja, co oznaczają masy, co oznaczają właśnie przywódcy tych mas, którzy gotowi są poprowadzić je, no, nieraz przepaść. To były bardzo ważne lekcje dla niego. I sądzę, że ta biografia, która, jak powiedziałem, układa się w takie kręgi wtajemniczenia, pokonywania różnych takich czy innych obszarów, sprawiła, że jest to jeden z najbardziej, no, użyję tego słowa, renesansowych twórców w naszej kulturze. Bo przecież nie jest to tylko dramaturg, nie jest to tylko powieściopisarz, nie jest to tylko, no, eseista i filozof, prawda? Ale właśnie także i malarz, i fotograf, i poeta, aczkolwiek sam uważał się za grafomana i nie cenił swojej twórczości. Niemniej jednak Micińska odkryła jego, no, taką wenę poetycką i wydała ten tomik poezji, która to poezja stała się zresztą tworzywem dla bardzo wielu przedstawień. Świetnych zresztą przedstawień, które ja widziałem. Tak więc zderzamy się z artystą wyjątkowym w naszej kulturze i to też sprawia, że ta jego biografia jest jak gdyby w pewnym sensie naznaczona piętnem XX wieku. Łącznie z tą tragiczną śmiercią samobójczą 18 września 1939 roku, która gdyby zamyka tę epokę, którą on właśnie w jakiejś mierze zaznaczył swoją twórczością i która dla nas jest pewnym, no, takim znakiem tego pokolenia, które zderzyło się z tą machiną właśnie zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Tak więc to jest coś wyjątkowego i takiej biografii trudno szukać w naszej literaturze. I sądzę, że ona jest także jakimś źródłem fascynacji dla wielu osób. I widać to zresztą po tym piśmie Witkacy, które wydaje Przemek, jak wielu młodych ludzi odnajduje siebie i swoje zainteresowania i swoje pasje w tej twórczości. Jak poszukiwanie pewnych śladów jego obecności w polskiej kulturze, w polskim teatrze i tak dalej, jest pasją tych młodych ludzi. To jest coś niezwykłego,
wspaniałego, co decyduje o tym, że on jest ciągle dla nas żywym twórcą. To pismo się ukazuje co pół roku, prawda? Tak. Jest półrocznikiem. Tak. To skoro pan profesor wspomniał, że ma tak niesłychanie żywy odbiór i jakby ci czytelnicy w pewnym sensie są współredaktorami w ten sposób tego pisma, jeśli dobrze rozumiem. No, współautorami na pewno. Tak jest. To czy to jest dla pana zaskakujące? Bo to są bardzo młodzi ludzie, tak, w większości. Czy jacy to są czytelnicy w ogóle? Proszę coś o tym powiedzieć, bo to jest jakby ci czytelnicy, to są pewnie też widzowie nasi, którzy nas w tej chwili oglądają i dla których Witkacy jest jakąś bardzo szczególną postacią. Nasza grupa docelowa to jest rzeczywiście dosyć wąska, bo jest od 12 mniej więcej roku życia do 99 szacuję. Nie wiem, czy książę Filip nas czytał, ale będziemy w najbliższym numerze publikowali tekst o wybitnym Polaku, który niestety w ubiegłym roku zmarł na COVID i miał związek z Witkacym, miał lat 99. I takich ciekawostek w każdym numerze jest mnóstwo. Publikujemy rzeczywiście pracę także dzieci, ale już wcześniej w zasadzie przy pracy nad tą bibliografią ten mój tom, który obejmuje lata 1992-19, jest dowodem na to, że rzeczywiście tysiące ludzi się tym Witkacym zajmowali i zajmują cały czas, bo przecież tam są tysiące aktorów, którzy grali w przedstawieniach witkacowskich, którzy się uczyli tych tekstów na pamięć. Tam są tysiące pozycji bibliograficznych, najróżniejszych opracowań, artykułów naukowych, prac magisterskich, licencjackich, ludzi, którzy się inspirowali twórczością Witkacego we własnej twórczości, którzy tworzą firmy portretowe, wiedząc, że on taką prowadził. Więc no nie byłoby tego tysiąca, paru dziesięciu stron tej mojej części, gdyby współcześnie nie było wielkiej rzeszy ludzi, która faktycznie fascynuje się tym artystą, filozofem, bo to często są takie fascynacje bardzo głęboko idące. Dodałbym jeszcze, że to nie tylko chodzi o krąg odbiorców polskich, ale ta dokumentacja, ta bibliografia pokazuje całą recepcję za granicą Witkacego. I trzeba tu powiedzieć, że to jest jeden z niewielu twórców, polskich artystów, który zrobił wielką karierę zagraniczną. Ale ileż tutaj jest odnotowanych przedstawień Witkacego. Przypomnijmy, to się zaczęło właśnie gdzieś pod koniec lat 50., a właściwie 62 rok jest tutaj rokiem przełomowym, kiedy właśnie ukazała się dwutomowa edycja dramatu w opracowaniu Konstantego Puzyny. Edycja, która miała kolosalne znaczenie dla polskiego teatru, dla polskiej dramaturgii, bo raptem w tych tomach znalazły się 22 teksty, w większości niegranych, nieznanych, wydobytych z rękopisów, które zmieniły diametralnie obraz polskiej dramaturgii. I od tego wydania rozpoczyna się także kariera czy odbiór, recepcja za granicą. Tak się szczęśliwie złożyło, że Witkacy miał wspaniałych tłumaczy, wspaniałych interpretatorów. Ja teraz opracowuję dla pisma właśnie Witkacy listy Alena van Chruchtena, belgijskiego slawisty, który znalazł wydawcę wszystkich tekstów Witkacego w języku francuskim. Znalazł w Szwajcarii, mianowicie Władimira Dmitrijewicza, który jest postacią wyjątkową dla polskiej dramaturgii i dla polskiej literatury, a dla Witkacego szczególnie. Otóż Władimir Dmitrijewicz, Serb, który wyemigrował z Jugosławii w 1954 roku, w Lozannie założył wydawnictwo L'Âge d'Or. Nawiązał współpracę z Alenem van Chruchtenem i wydali
po francusku wszystkie teksty Witkacego. Powieści, dramaty, teksty filozoficzne, estetyczne. Co więcej, stworzyli pismo, taki właściwie rodzaj rocznika Witkacego, Kaje Witkiewicz, w którym ukazały się rozmaite teksty Witkacego, a także rozprawy o nim. W Ameryce znalazł także wspaniałego tłumacza, interpretatora Daniela Gerulda, który przełożył większość jego tekstów właśnie na język angielski, co miało kolosalne znaczenie dla recepcji Witkacego w kręgu kultury anglosaskiej. I można by wymieniać jeszcze wiele innych nazwisk, Heinricha Kunstmana w Niemieckiej Republice Federalnej, który właśnie pierwszy właściwie przetłumaczył teksty Witkacego, i Dalibora Blazinę. Bazylewski, Rosja. Tak, prawda? I właśnie Andrzej Bazylewski, niestety zmarły niedawno, tłumacz Witkacego na język rosyjski, który też założył sobie wydanie, stworzył zresztą wydawnictwo Wachazar, nawiązujące do nazwiska jednego z bohaterów sztuki Witkacego, którym wydawał teksty Witkacego, dramaty, powieści, teksty teoretyczne i tak dalej. I właściwie nie ma kraju, w którym by Witkacy nie znalazł właśnie swojego takiego ambasadora, orędownika jego twórczości, wnikliwego krytyka, czytelnika i potem edytora. Ta dokumentacja zawarta właśnie w tych tomach pokazuje tę niebywałą właściwie karierę Witkacego na świecie. I to jest coś dla nas chyba wyjątkowo ważnego, bo jak ktoś kiedyś powiedział mi, proszę pana, ja Polskę zrozumiałem dopiero jak przeczytałem Witkacego. Teraz rozumiem Polaków. Co miał na myśli, to nie powiem, ale można się domyśleć. No i w ten sposób zbliżając się, bo pan już tak, pan profesor tak ładnie puentuje nasze spotkanie, ale ja bym chciała jeszcze poprosić, żeby każdy z panów powiedział, co dziś, teraz tym, którzy o Witkacym słyszeli, że istniał, ale zaciekawili się i z przerażeniem myślą o tak ogromnej edycji jego dzieł i w tym nadmiarze jest im trudno wybrać. I co by każdy z panów powiedział, że jak sięgną po lekturę tego dramatu, powieści, czy co panowie polecicie, to będzie to pierwszy krok do dalszej przygody z Witkacym. Ja powiem listy. Ale listy nie tylko dlatego, że Witkacy był epistolografem płodnym, ale dlatego, że Witkacy w tych listach ma wiele twarzy. Ma inną twarz, kiedy pisze do żony, do Janiny, do Jadwigi. Ma inną twarz, kiedy pisze do przyjaciół Strążyckich. Ta twarz jest, rzekłbym, taka pozbawiona maski. On tam nie musiał udawać, nie musiał przybierać masek, nie musiał grać. Tak mi się przynajmniej wydaje. I to widać w tych listach. One są bardzo szczere. Pisze o wszystkim. Ale też, jeżeli ma pretensje, to ma pretensje wprost, a nie owija bawełnę. Inne są listy oczywiście do innych osób, bo pisał, jak to na jednej z obwolut jest napisane, do przyjaciół, wrogów, więc do różnych osób pisał. Ale właśnie te listy pokazują Witkacego z różnych stron, tak jak w tym portrecie wielokrotnym. I poprzez te listy, poprzez poznanie jego dezynwoltury lingwistycznej, jego wspaniałego humoru, tam jest wszystko. Więc jeżeli ktoś lubi czytać, a listy ludzie zwykle lubią czytać, bo to też taki wgląd w taką prywatną sferę, tak? To myślę, że no, mogą połknąć haczyk i zakochać się Witkacem i potem czytać to, co pisał. Powieści, dramaty wspaniałe, które można czytać wielokrotnie. Także zachęcam. Listy ich poprowadzą. A pańskim zdaniem, panie profesor? Przemek jeszcze. O, rozumiem. No, ja to mam nadzieję, że te tomy przede wszystkim wezmą do rąk reżyserzy,
inscenizatorzy przyszłych spektakli witkacowskich. Mam nadzieję, że kolejne pokolenia będą po prostu miały możliwość obcowania z dramatami Witkacego, no właśnie nie tylko w lekturze, ale że będą w stanie ten tekst zobaczyć podany w miarę po Bożemu na deskach teatru. A jeśli chodzi o to, ten nadmiar, pani powiedziała, to w czasie pracy nad bibliografią dosyć młody twórca filmowy polski powiedział mi, że w zasadzie przez to, ile już jest napisane o Witkacym, ile jest tych opracowań, w jak różnych miejscach na świecie się to ukazywało, to bez bibliografii wielu młodych będzie się bało w ogóle podejść do zajmowania się Witkacym naukowo. Więc mam nadzieję, że teraz dzięki już wydaniu bibliografii, w której wszystko, co było, prawie wszystko, tam jest wiele braków, prawie wszystko, co było napisane o Witkacym, będzie dostępna informacja o tym w tych dwóch tomach, to dzięki temu również studenci studiów magisterskich i doktoranckich sięgną po Witkacego, a jako prezes Instytutu Witkacego mogę zdradzić, że podjęliśmy już decyzję, jeszcze tego nie ogłosiliśmy, że będzie konkurs na najlepszą pracę magisterską o twórczości Witkacego. Ogłosimy to w odpowiednim czasie, będzie można przysyłać pracę i mam nadzieję, że w ten sposób także zachęcimy do sięgania po co kto chce tak naprawdę, bo tu jest dla każdego coś dobrego i no, gdybym powiedział, że trzeba się zacząć od narkotyków, to zacznę być podejrzewany o sianie demoralizacji w społeczeństwie, więc nie powiem. No ale już mieliśmy teraz w związku z tym newsa dotyczącego Witkacego kolejnego. Panie profesorze, do pana należy ostatnie słowo. Ja bym powiedział tak, że nie martwię się o przyszłość Witkacego. Konstanty Pozyna powiedział kiedyś, on wyżywi kilka pokoleń. Badaczy, krytyków, reżyserów i tak dalej. I sądzę, że tak będzie. Dlaczego? Bo jest to dzieło otwarte. Właśnie otwarte na to, co się dzieje aktualnie. Otwarte na współczesność. I każda dziedzina jego twórczości może podlegać pewnym nowym odczytaniom, nowym interpretacjom. I to jest jak gdyby ta wyjątkowa cecha, zaleta, cecha znamienna dla twórczości Witkacego. Wpisuje się w rozmaite nurty, tak jak był dekonstrukcjonizm i tak dalej. I to mu gwarantuje. Natomiast gdybym miał odpowiedzieć na pani bezpośrednio pytanie, to ja bym zachęcał do lektury jednego tomu, mianowicie Waria, w którym zebraliśmy różne teksty o Zakopanym, właśnie o demonizmie Zakopanym, o jego wywiady, a także taki rodzaj właściwie gazetki, jak on wydał, papierek lakmusowy zawierający rozmaite teksty parodystyczne i tak dalej. To jest dobre wprowadzenie i oczywiście jego wierszyki też. Jak oceniamy tę poezję, to jest inna sprawa. Ale wierszyki są zabawne i sprawiają radość dzieciom. Niektóre, jak warto przeczytać. Nie tylko dzieciom, hop, szklankę piwa. No, hop, szklankę piwa, tak, był szlagier, tak. I to jest takie dobre wprowadzenie w problematykę twórczości Witkacego. Prosta właściwie droga, która wiedzie nas do jednak pewnych istotnych cech jego twórczości. Tak więc polecam Waria, przedostatni tom dzieł zebranych Witkacego. A ja, jeśli państwo pozwolą, ja przepraszam, bo pani powiedziała, że pan profesor będzie miał ostatnie słowo, ale mam nadzieję, że się ze mną zgodzi. Bo nie mogę się oprzeć. Mamy tutaj na stole, proszę państwa, takie szklanki. Nie wiem, czy je widać. Tak, chłopcze. Te szklanki, kiedy pan profesor wspominał osoby, które już odeszły, bardzo mi przypomniały scenę z filmu Popiół i Diament w reżyserii Wajdy, tak. Kiedy tam zapalano spirytus i wspominano osoby, które niestety nie przeżyły. No i oczywiście była wymieniona Anna Micińska, był wymieniony Ket Puzyna, Bohdan Michalski,
ale myślę, że przy okazji podsumowania tych wszystkich dzieł zebranych warto wspomnieć wszystkich, dosłownie wszystkich, którzy mieli swój wkład w wydanie tych tomów. Oczywiście nie da się tego zrobić, ale te, które były wymienione jako te, które opracowywały. Pojawiło się już nazwisko Lecha Sokoła, którego nie ma tu z nami. Na szczęście nie musimy zapalać. Znaczy te zapalone szklanki już zostały wymienione. Jan Błoński też jego nazwisko padło, tak? Tutaj też powinniśmy zapalić tę szklankę. Ale jest Stefan Okołowicz. Jest Maciej Dąbrowski, który przejął pałeczkę po Michalskim razem z Magdaleną Bizior-Dąbrowską. Wydali ostatni tom pism filozoficznych. Jest Sztaba. Wojciech Sztaba, który prowadzi wspaniały portal witkacologia.eu. Właściwie encyklopedia. Tak. Znaczy to jest taka kronika i bibliografia w jednym. To jest... prawda, zaglądałam na stronę i jest imponująca. No, staramy się. Ale jest też Krzysztof Dubiński, który napisał wspaniały szkic do kroniki życia i twórczości. Czy kogoś pominąłem, panie profesorze? No chyba nie. Zerknij do bibliografii. Także wszystkim tym osobom i Katarzyna Kobro-Okołowicz, która też miała swój wkład nieoceniony. Także proszę państwa, wszystkim wam wszystkim naprawdę serdecznie dziękujemy. Ale Witkacy ciągle żyje. Tak jest, Witkacy żyje i tym bardzo optymistycznym akcentem dziękuję państwu za uwagę, gościom za cierpliwe wyjaśnienia i wszelkiego rodzaju uwagi, którymi się z nami podzielili. Dziękuję panu profesorowi Januszowi Deglerowi, dziękuję. Panu Przemysławowi Nowakowi i panu Pawlak, przepraszam bardzo, to ja już chyba naprawdę też słabo kojarzę, i panu Tomaszowi Pawlakowi. Bardzo dziękujemy pani za prowadzenie. Dziękujemy widzom. Panie. Dzięki.